Szczypiorski, prawda? No to już jest szczególny ten przypadek. Właśnie, bo, prawda, Andrzej Szczypiorski, nasz, no nasz, prawda, mój, nie, nigdy, prawda, autorytet moralny, prawda, trzeci RP, który nas tu pouczał, zdaje się, miał takie pogadanki chyba w telewizji, pamiętają Państwo, i pouczał nas i jak żyć i tak dalej. Sam, prawda, zgodził się współpracować z bezpieką i na jej życzenie ściągnął w latach 50. z Londynu swoich, udając stęsknionego syna, prawda? Tęsknię za wami, pisał, prawda? Mamusiu najdroższa, przyjeżdżaj, prawda? Tęsknię za wami. Ojca i matkę. Ojca, szczególnie chodziło o ojca, bo jego ojciec był jednym z wybitniejszych przedstawicieli przedwojennego PPS-u za granicą, na emigracji, prawda? Adam Szczypiorski. Jedyna osoba w tej rodzinie, która nie była związana z bezpieką. Można powiedzieć, że rzeczywiście ściągnął ich z emigracji, osłabił, prawda, tam londyńską emigrację, za co, prawda, no został nagradzany. Władza karała, prawda, tych właśnie, którzy, prawda, pisali inaczej, żyli inaczej, prawda, a nagradzała swoich, jak nagradzała tajnych współpracowników. Nie tylko, prawda, od donosu, bo od donosu to też byli płatni, prawda, od usługi, ale to mało było, prawda, przede wszystkim czymś więcej właśnie władza SB pomagała tym, którzy jej pomagali, jak pomogła Szczypiorskiemu za to. Został, pojechał na placówkę do Danii, prawda? Był konsulem, tak? Chyba już nie pamiętam, czy tam od spraw kultury. Prawda, był wiele lat za granicą, prawda? Ale można powiedzieć, prawda, to co zrobił ojcu, los był jednak i rychliwy, i sprawiedliwy, prawda? To co zrobił ojcu, wróciło do niego bumerangiem, bo jego syn, również Adam, kiedy Szczypiorski już przystąpił do opozycji, zgodził się pomagać SB, został zwerbowany i donosił na ojca. Pomógł, zresztą za straszliwe pieniądze, był bardzo łasy na pieniądze, mnożył wymagania. Oni płacili, bo jednak, prawda, no, był to Szczypiorski, warto było i mieszkał z rodzicami. Kiedy pilnował domu, prawda, kiedy rodzice wyjechali na wczasy, udostępnił mieszkanie i za ułożenie podsłuchu. Dostarczał ojca, prawda, on współpracował z wydawnictwami niezależnymi. Także można powiedzieć, prawda, rozgostraszliwie ukarał, bo syn zrobił to samo. Zresztą był na ten temat taki niezwykle interesujący film Grzegorza Brauna. Był nawet w cyklu Erata do biografii. To można obejrzeć w internecie, jeżeli są Państwo ciekawi. Ja zresztą występowałam w wielu tych filmach, który właśnie, prawda, był takim cyklem właśnie odkłamującym polską literaturę, która była w czasach PRL-u, która była, prawda, strasznie utajniona, zakłamana. I w tym cyklu odkłamywaliśmy różne postaci, właśnie między innymi Szczypiorskiego.